To kwestia mody. Obecnie istnieje moda na medytację, moda na unikanie zaangażowania. Jeżeli KGB zaangażowało się, jeśli opłacili mój wyjazd do Haridwar i powierzono mi to na pozór tak dziwne zadanie, to oznaczało, oczywiście, że byli tym bardzo zafascynowani. Byli przekonani, że ta metoda prania mózgu jest niezwykle pomocna i bardzo skuteczna w procesie demoralizacji Stanów Zjednoczonych. Rozmawiam z Jurijem Aleksandrowiczem Bezmienowym, który uciekł ze Związku Sowieckiego. Jest byłym agentem propagandy pracującym dla Nowosti i KGB. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Sowiecka indoktrynacja społeczeństw Zachodu. Rozmowa z Jurijem Bezmienowym, byłym propagandzistą KGB. Rozmowę przeprowadził Edward Griffin. Na tej fotografii widać fragment budynku ambasady ZSRR. Po lewej towarzysz Mehdi, indyjski komunista, a po prawej towarzysz Mitrokhin, mój szef w tajnym wydziale badań i kontrpropagandy. Większość pracowników wydziału zajmowała się gromadzeniem ogromnej ilości materiałów dotyczących konkretnych osób kształtujących opinię publiczną, a więc wydawców, redaktorów, dziennikarzy, aktorów, ludzi związanych z edukacją, profesorów politologii, członków parlamentu, przedstawicieli środowisk biznesowych. Większość tych ludzi była podzielona na dwie grupy. Do pierwszej zaliczali się ci sprzyjający sowieckiej polityce zagranicznej, a którzy za sprawą medialnej manipulacji opinią społeczną zostawali wyniesieni na najwyższe stanowiska. Do drugiej grupy należeli ci, którzy sprzeciwiali się sowieckim wpływom w ich kraju, oczerniano ich publiczny wizerunek, albo wręcz mordowano w imię ideałów rewolucji, tak jak to wydarzyło się w niewielkim mieście Hue w południowym Wietnamie. Kilka tysięcy Wietnamczyków jednej nocy zostało rozstrzelanych przez wojska Wietkongu podczas trwającej dwa dni okupacji. CIA nie mogło zrozumieć, jakim cudem komuniści wiedzieli o miejscu zamieszkania każdego Wietnamczyka, a co umożliwiło im masowe aresztowanie wszystkich naraz, załadowanie ich na ciężarówki, wywiezienie za granicę miasta i rozstrzelanie. Odpowiedź jest całkiem prosta. Na długo, zanim komuniści zajęli miasto, działała w nim rozbudowana siatka informatorów, rekrutujących się spośród miejscowych obywateli wietnamskich, którzy wiedzieli dosłownie wszystko o ludziach, którzy mieli wpływ na kształtowanie opinii publicznej, włączając w to nawet fryzjerów i taksówkarzy. Każdy mieszkaniec sprzyjający Stanom Zjednoczonym został zamordowany. To samo miało miejsce w przypadku sowieckiej ambasady w Hanoi, a ja osobiście z tym samym zetknąłem się w New Delhi. Ku swojemu przerażeniu w aktach zawierających dane osób przeznaczonych do stracenia odnalazłem nazwiska prosowieckich dziennikarzy, z którymi się przyjaźniłem. Prosowieckich, tak. Byli to ideowi lewicowcy, którzy zaliczyli kilka wizyt w ZSRR. Jednak KGB uznało, że niosą ze sobą zagrożenie w postaci kontrrewolucji wobec znaczących zmian w strukturze politycznej Indii i w związku z tym muszą zginąć, ponieważ wiedzieli zbyt dużo. Użyteczni lewicowi idioci, którzy ślepo wierzyli we wspaniałość ustroju socjalistycznego czy komunistycznego. W momencie, gdy pozbywają się tych złudzeń, stają się najbardziej niebezpiecznymi wrogami. Właśnie dlatego moi instruktorzy w KGB uczyli mnie, aby nigdy nie zadawać się z lewicowcami, żeby zapomnieć o tych politycznych prostytutkach. Celuj wyżej. Spróbuj dostać się do konserwatywnych mediów z tradycjami. Poznawaj bogatych producentów filmowych, intelektualistów i osoby związane ze środowiskami naukowymi. Cyniczni, egocentryczni ludzie, którzy umieją kłamać w żywe oczy, są najbardziej przydatni. Tacy ludzie, którzy pozbawieni są etycznych zasad, tacy, którzy albo są zbyt chciwi, albo cierpią z powodu własnych nadmiernych ambicji, byli dla KGB najbardziej wartościowi. Czy służyli do tego, żeby eliminować innych? Nie. Odgrywali rolę tylko w fazie destabilizacji narodu. Przykładowo, będąc lewicowcem w USA, podobnie jak wszyscy ci profesorowie i obrońcy praw człowieka, służysz destabilizacji porządku, na którym wspiera się życie narodu. Subversion only to destabilize the nation.
Kiedy ich misja zostaje wykonana, ludzie tacy przestają być potrzebni. Poza tym, wiedzą za dużo. Niektórzy, widząc dochodzącą do władzy ideologię marksizmu, leninizmu, liczą na to, że część tej władzy przypadnie im w udziale. Oczywiście nigdy nic takiego się nie zdarzy. Zostaną postawieni pod ścianą i rozstrzelani. Jednak mogą zmienić się w najbardziej niebezpiecznych wrogów marksizmu, leninizmu. To właśnie wydarzyło się Nikaragui, gdzie większość byłych marksistów, leninistów została osadzona w więzieniu, a część uciekła i obecnie opowiada się przeciwko reżimowi. Podobnie rzeczy miały się w Grenadzie, gdzie będący marksistą Maurice Bishop został zamordowany przez nowych, bardziej marksistowskich marksistów. To samo zdarzyło się w Afganistanie, gdzie Nur Muhammad Taraki został zamordowany przez Hafizullaha Amina, zaś ten został zgładzony przez Babraka Karmala wspieranego przez KGB, a także w Bangladeszu, gdzie prosowiecki lewicowiec Sheikh Mujibur Rahman został zamordowany przez własnych towarzyszy broni. Wszędzie spotykamy tę samą prawidłowość. Wszyscy pożyteczni idioci w czasie, gdy nie spełniają już swych funkcji, zostają zgładzeni, zesłani, bądź uwięzieni, na przykład na Kubie. Wielu byłych marksistów przebywa na Kubie. Mówię o więzieniu na Kubie. Tak więc większość Hindusów, którzy współpracowali z Sowietami, zwłaszcza z naszym Wydziałem Informacji Ambasady ZSRR, zostało przeznaczonych do likwidacji. Kiedy odkryłem ten fakt, byłem przybity. Czułem się fizycznie i psychicznie źle. Musiałem się powstrzymywać, aby nie wybuchnąć któregoś dnia na odprawie w biurze ambasadora. Chciałem stać i powiedzieć coś w tym stylu. Jesteśmy bandą złoczyńców. To, co robimy, nie ma nic wspólnego z przyjaźnią i zrozumieniem między narodami. Bla, bla, bla. Jesteśmy mordercami. Postępujemy jak bandyci w kraju, który jest przecież dla nas tak gościnny. Nie poddawałem się, próbowałem ujawnić tą informację na własną rękę, ale ku mojemu przerażeniu, nikt nie chciał wierzyć moim słowom. Próbowałem różnych sztuczek, spowodowałem kontrolowany wyciek informacji używając listów i poprzez podrzucenie dokumentów i inne tego typu działania. Jednak w indyjskich mediach nie opublikowano tej informacji. Bezpośrednim impulsem mojej ucieczki był kryzys w Bangladeszu, nazwany przez korespondentów amerykańskich islamską rewolucją oddolną, co było absolutną bzdurą. Nie miało to nic wspólnego z islamem, ani też nie było rewolucją oddolną. Nie istnieje coś takiego, jak rewolucja oddolna. Każda rewolucja to owoc działań doskonale zorganizowanego zespołu ludzi i nie ma to nic wspólnego z ruchem oddolnym. W Bangladeszu było podobnie. Większość członków partii Liga Awami oznacza partię ludową, było przeszkolonych w Moskwie w szkole partii, tak jak większość liderów Mukti Faui w języku bengalskim oznacza armię ludową, tak samo jak SWAPO i wszelkiego rodzaju armie tak zwane wyzwoleńcze na całym świecie. To bandy użytecznych idiotów. Wszyscy byli przeszkoleni na Uniwersytecie Lumumby i w różnych ośrodkach szkoleniowych KGB w Symferopolu na Krymie oraz w Taszkencie. Kiedy dostrzegłem, że terytorium Indii było wykorzystywane jako baza wypadowa do agresji na Pakistan Wschodni, widziałem te tysiące tych tak zwanych studentów podróżujących przez Indię do Pakistanu Wschodniego, przez terytorium Indii z milczącym przyzwoleniem rządu indyjskiego, które wiedział o wszystkim doskonale. Wiedziała indyjska policja, wiedziały służby wywiadu indyjskiego, KGB oczywiście także wiedziało i CIA wiedziało, co było najbardziej irytujące. Ponieważ kiedy uciekłem i tłumaczyłem CIA, że powinni uważać, bo w Pakistanie Wschodnim lada dzień może wybuchnąć konflikt zbrojny, to robili sobie żarty, twierdząc, że naczytałem się Jamesa Bonda. Zresztą, los Pakistanu Wschodniego był przesądzony. Jeden z moich kolegów w konsulacie ZSRR w Kalkucie, po pijanemu nabrał odwagi i zszedł do piwnicy, gdzie znalazł duże pudła z napisem druki dla Uniwersytetu w Dhaka. Dhaka jest stolicą wschodniego Pakistanu. A ponieważ był pijany, a zarazem ciekawski, to otworzył jedno z pudeł i zamiast papierów, odkrył karabiny kałasznikowa razem z amunicją. Zresztą, to długa historia. Kiedy zobaczyłem przygotowania do inwazji na Pakistan Wschodni, oczywiście chciałem uciekać natychmiast. Jedyną rzeczą, która mnie powstrzymała, był brak planu ucieczki. Nie wiedziałem jeszcze jak, gdzie i kiedy to zrobić.
Jednym z powodów, oczywiście, była też moja miłość do Indii. Wspominałem o tym, mówiłem ich językami, zżyłem się z tymi ludźmi. Zrozumiałem jednak, że muszę działać szybko, o ile nie chciałem, aby ten piękny kraj został za sprawą naszej tu obecności nieodwracalnie zniszczony. Innym z powodem, dla którego zwlekałem z ucieczką, jak widać na fotografii, było to, że żyłem we względnej zamożności. Kto doprawdy, będąc zdrowym na umyśle, uciekłby na moim miejscu? I po co? Po to, aby być obrażanym przez wasze media, nazwanym McCarthystą, faszystą i paranoikiem, lub zostać kierowcą taksówki w Nowym Jorku? Po co miałbym uciekać, aby być wykorzystywanym i poniżanym przez Amerykanów w zamian za mój wysiłek przekazania wiedzy o niebezpieczeństwie przewrotu ideologicznego? Jak widać, żyłem w komfortowych warunkach, obok basen, zresztą dla Hindusów niedostępny. Byłem bardzo dobrze opłacanym ekspertem od propagandy, miałem rodzinę, miałem szacunek moich rodaków.